Kolejny odcinek, możesz i ty, TV. Sygnał rozpoznawczy. Jedziemy właśnie do domu samotnej matki. Tak, już po raz drugi, bo byliśmy za pierwszym razem, ale zastaliśmy tam stowarzyszenie inne, które organizowało tam koncert skrzypcowy dla dzieci. Poznaliśmy panią, która zajmuje się tam. Pani Sylwia, którą gorąco pozdrawiamy. Dokładnie tak. I co? Jedziemy tam teraz, porozmawiamy sobie, porobimy trochę zdjęć, przeprowadzimy taki krótki wywiad, zrobimy taki mały reportaż. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, no, wrzucimy to na bloga, wrzucimy to na nasz kanał na YouTubie i tyle. Powiedzieć na początku, na czym polega taki dom samotnej matki. No bo pewnie część osób może nie wiedzieć, jak to wygląda. Czy dom samotnej matki, na czym polega? No, jest to miejsce, w którym mieszkają mamy, które nie mają gdzie mieszkać. Mhm. Razem ze swoimi dziećmi. Tak, oczywiście, no to jest warunek. Mhm. Że muszą mieć dzieci i historia tych mam jest różna. Są domy po prostu bezdomne, mhm. ale też takie, które są z przemocy, z domu dziecka, z rodzin zastępczych. A ile teraz jest matek w domu? W tej chwili, do dzisiejszego dnia jest 10, mhm. jutro będzie 11, jutro mama przyjdzie z dzieckiem mieszkać. I na długo tutaj przechodzą? Różnie, nie ma terminu. I specyfiką tego domu jest jeszcze to, że mamy wracają. Czyli jeżeli mieszka tu jakiś czas i próbuje się już zamodzielnić i nie ma, znaczy nie daje sobie rady i chce wrócić, to zawsze zostanie przyjęte. A nawet jeżeli nie będzie miejsca, to zostanie przyjęte na przykład tutaj do kuchni, czy kiedyś mieszkała inna mama w przyczepie kierunkowej. Na każdym nie brakowało miejsca. Dzieci razem chodzą do szkoły, które już są w tym wieku, także one potrzebują pomocy przy lekcjach, przy odrabianiu, przy nauce. Nauka języków? To znaczy matematyka na pewno i język angielski. To jest bezwarunkowo, ale nie tylko. Dlatego, że dzieci mają problemy, czy teraz na przykład dzieci chodzą od czasu czwartej klasy, tak? I wtedy zaczynają się inne przedmioty. No i język polski nie jest wbrew pozorom takim łatwym przedmiotem, ale często dzieci mają z tym problem. No tak, tam się ale język angielski, matematyka to jest taki bezwarunkowy. Mhm. Czyli na pewno też zawsze przydadzą się osoby, które pomogą tak. w nauce. Oprócz tego prowadzą panie swoją działalność, różne wyroby, tak? No działalność jest mocno określona i wyrobiamy takie plastyczne rzeczy. To jest mocno określone, plastyczne. Malujemy aniołki. Robimy stroiki i to próbujemy w jakikolwiek sposób sprzedawać. Gdzie na przykład można takie rzeczy zakupić? Czy my sprzedajemy miejscu? Na przykład w zakładach pracy, jeśli dostajemy zaproszenie, czasem w szkołach, przedszkolach, czasem pod parafiami. Jeżeli dostajemy zaproszenie, czasem ktoś do nas dzwoni i mówi, żeśmy przyjechali z naszymi wyrobami. Czy na przykład przez internet pani prowadzą taką sprzedaż? Nie, nie prowadzimy przez internet. A chciałaby pani? Proszę, możemy jakąś pomoc z tym zorganizować. Tak, znaczy myśleliśmy o tym wielokrotnie, tak, tylko że to się wiąże z różnymi dokumentami. No i trzeba byłoby to po prostu zorganizować. Tutaj koleżanka naprawdę na pewno pomoże. Myślę, że da się załatwić. Z tym nie będzie większy problem. Jeśli chodzi o sprzedaż internetową, to jest raczej. Czy pani otrzymuje jakąś pomoc od miasta, na przykład od władz tej dzielnicy, Jałęki, czy pani są dane na siebie? Nie, my nie otrzymujemy. Gmina chce ten kawałek ziemi, na której się mieścimy. Odzyskać, tak. Dlatego nie mamy szans na jakąkolwiek pomoc. Mhm. Nie mamy dzierżawy, w tej chwili mamy nawet wyrok eksmisyjny. Z tym, że jest, znaczy jest, odwołujemy się na dom. Mhm. Dopiero są w sądzie. A gmina? Chce pani dać coś na zastępstwo? Nie, nie chcę dać nim zastępstwo. Proponuję dziewczynom, czyli małą z dziećmi, żeby ewentualnie przeszły do centrum. To są te budynki tam dalej. Tam dalej, tam też ludzie. Jakąś pomoc prawną pani mają? W tej chwili tak. W tej chwili sprawa mi z tym, znaczy mamy z nadzorem budowlanym, zajmuje się jedna kancelaria prawna. Mhm. I w tym też zajmują się prawnicy. I są to pro bono. Jedna i drugą się pro bono. Poradni prawnicy pomagają tak.
z własnej woli pomagają charytatywnie, czy... To znaczy, jeden z prawników się zgłosił sam, znaczy w zasadzie przez kogoś, tak, co zauczycie, a w tej sytuacji, co mamy w to z nadzorem dodane, a tą drugą sprawą zajmuje się kancelaria, do której zadzwoniliśmy, chcieliśmy taką pomoc. Jest to znana kancelaria, nie pamiętam nazwy. Bo powiedziałam, że to tak się wie, jak się zna studiach prawniczych. I ten... jest to znana kancelaria i faktycznie coś uwalczyła, bo po raz pierwszy mamy jakiś wyrok, który... znaczy, którym został anulowany poprzednie wyroki. Mhm. Wydawało się, że już nie możemy zrobić. I wszyscy prawnicy mówili, że już to nie ma żadnej szansy. Mhm. A jeszcze pani wcześniej coś wspominała a propos właśnie takiej potrzeby organizacji warsztatów, jak pani powiedziała, plastycznych, tak? Żeby... Czy nie wiem, czy to są warsztaty plastyczne, tak? Ale na przykład przydałyby się takie warsztaty związane z wyrobem biżuterii. My już robimy kilka lat, ale ciągle się uczymy i uczymy się sami. No tak, zawsze czegoś nowego można się nauczyć. Tak, takie typowo florystyczne, na przykład wiedza, to w ogóle jest potrzebna wiedza, tak? I żeby ktoś pokazał, że to trzeba tak zagiąć i to wystarczy. Na pewno pani przyjmą materiały do wyrobów. Proszę? Materiały do biżuterii. Kupujemy. No tak, ale czy jakbyśmy na przykład, powiedzmy, mieli takie materiały, to... A to chętnie przyjmiemy, oczywiście, my wszystko wykorzystujemy. Nawet stare naczynia wykorzystujemy do takich prac. To dziewczynki też robią? Tak, dziewczynki robią biżuterię. Przy ogrodzie pracę dużo pomagają. No tak, będzie ciepło, to będzie... Już zaczynamy. Mieliśmy dzisiaj zacząć, ale z powodu tego, że było na świetlicy zajęcia, musimy tam zająć plastowo, na świetlicy na razie, to nie siałam, ale już będziemy zmysiać. Dzieci dobrze żyjące są w zgodzie? To, no jak my wszyscy. Na pewno, no tak. Znaczy, nie, no to jest logiczne, tak? Tam, gdzie jest grupa, zawsze muszą być jakieś niesnaski, tak? Chodzi tylko, jak to się wszystko kończy, a nie jak zaczyna. Oby się wszystko dobrze kończyło. No. Dzieci się kłócą, czasem się pobiją. Mamy też się kłócą. Bić nie mogą, nie wolno. Jest zakaz używania agresji. Tylko mi wolno. Pani? Z tym mamy problem. Teoretycznie są trzy dziewczyny, które mogą szyć, ale jakoś tych prac nigdy nam nic nie wyszło. Dlaczego? Nie umiem tego robić. Aha. Bo tak jest, za każdym razem ja to robię, tak? Jeżeli ja to robię, to później mogę dojrzeć i zobaczyć, co jest do zrobione. Tak? A tu przy szyciu ja jestem po prostu całkowicie zielona. Nigdy tego nie robiłam, nie znam się na tym, nie wiem. Podsumowując, potrzebujemy 15 warsztatów. Na przykład różne materiały do wyrobów biżuterii. Bo naprawdę przez wszystkich cicho.